kuchni. W niektórych miejscach w Polsce nie może być wieczerzy wigilijnej bez kutii. Czyli zaczynamy robić kutię. No po pierwsze miód. Miód najlepiej gryczany. To jest chyba gryczany miód. Gryczany. Pięknie pachnie. Pachnie jak perfumy. Więc najpierw do makutry trochę miodu. O, ja myślę, że tyle wystarczy. I teraz, bo on jest dość gęsty, więc ja proponuję, żebyśmy dolali tutaj właśnie odrobinkę gorącej wody. O, tyle wystarczy. I to trzeba tak zwaną, jak to się nazywa, pałka czy kopyść tutaj? Po naszemu pałka. Pałka do ucierania. Proszę zobaczyć teraz, jaką to ma taką płynną już konsystencję. Do tego dodajemy mak. Ten mak, on został sparzony z mlekiem, prawda? Z mlekiem. Wrzątek i mleko, wanilia tam też była dodana i potem został zmielony, prawda? Tak, dwa razy przez gęste sito pasztetowe. Przez gęste sito, tak zwane pasztetowe. Więc teraz dodajemy do miodu mak i ucieramy jeszcze razem wszystko tak, żeby to się połączyło. Dobrze. Co, teraz dodamy... Jak pani myśli, co teraz? Mam bakalie. Bakalie, świetnie. To są orzechy. Orzechy, tak. To są te domowe orzechy, które pan Józef tutaj pieczołowicie łuskał. Pyszne orzechy włoskie. A nie dodam ich wszystkich. Zawsze można dodać potem więcej. Tak. Rodzynki. Dobrze. I migdały. Migdały. Migdały w płatkach oczywiście. Tak. Niektórzy nie dodają migdałów do kutii, ale u mnie w domu się dodaje, wie pani? Na pewno będzie smaczniejsze. No będzie lepsze, będzie bogatsze. Teraz już prawie na końcu pszenica. Ta pszenica jest też ugotowana, ale ona jest omielona wcześniej, prawda? Tak. Jest bez ziarna, bez są bez tego ziarna. Bez tych łusek takich. Bez tych otrębów, jak to mówimy. Bez tych otrębów. Te otręby można sprzedać potem amatorom zdrowej żywności za ogromną cenę. Bardzo zdrowe. Którzy oddaliby za otręby wszystko, bardzo ale my zdrowe. W tym wypadku gardzimy otrębami. Aha, i tu jest jeszcze jedna ważna rzecz. Po ugotowaniu pszenicy ona zostawia taki klej i na sitku dobrze jest przelać ją wodą. Gorącą wodą, żeby ten klej nam zszedł. No, tyle pszenicy wystarczy. I teraz jeszcze to wymieszajmy. To jeszcze nie ma takiej wilgotnej konsystencji, dlatego, bo na końcu dodamy śmietanki słodkiej. Ja dodam ją... O, proszę zobaczyć, to jest wiejska śmietanka. I na koniec jeszcze myślę trochę cukru, pudru. To do smaku, bo ta kutia... I tak ją teraz, proszę Państwa, musimy dokładnie wymieszać, odstawić do lodówki albo w chłodne miejsce i ona powinna, no chyba ja wiem, dzień stać minimum, prawda? Żeby ona dobrze, żeby nabrała smaku, jak to się mówi, przeszła. I potem zawsze możemy spróbować, czy ona jest dość słodka. Kutia to jest w ogóle słodycz taka pochodząca ze wschodu, trochę turecka i ona powinna być bardzo słodka. Do zobaczenia już wkrótce.